to jest Bałtowa, Awas, Tomasz Igaszek, Naturalny Pieniądz. W spokojnej, wychillowanej energii o tym, dlaczego metale szlachetne jako pieniądz, środek wymiany, czy to płatnicze, czy też nawet bakteriowe w pewnej formie, jest lepszy, oczywiście bez gimbala tradycyjnie. Ręka jest przedłużeniem gimbala, także spokojnie. Dlaczego pieniądz metalowy, czyli metale szlachetne, najpopularniejsza wielka piątka w tym momencie jest to srebro, złoto, czy te dwa stałe metale szlachetne znane przez milenia, platyna, pallad oraz rod, są lepszym pieniądzem, lepszą walutą niż po prostu pieniądz papierowy, cyfrowy, czyli ten albo ten. Pieniądz papierowy, czyli mam tutaj na myśli pieniądz dłużny, fiducjarny, te pieniądze, które macie papierowe w portfelu, oraz w tym momencie też metalowe pieniądze, które macie w portfelu do radnej rzęki, oczywiście z kolcami, o ile pokrzywy się nie mają, te kolce z jeżyn, ale już nie są do końca do pominięcia świadomością. Aj kurde, ok, nawet nie czasu kamerą nacelować, ponieważ jakby nie sprzyjają te kolce. Skupiają się na kamerze, a raczej człowiek się stara pilnować, ażeby nie upierdzielić się kolcem. To jest najprostszym językiem. Dobra, będę ten wracał, to sobie wtedy potrwa na razie nagramy film. I w tym momencie pieniądz, jakie ma właściwości dłużne, jest emitowany przez w Polsce NBP. Jako że nie ma żadnego pokrycia w złocie, czyli to jest po prostu napisane, czy to jest 1 czy 2 złote, jak to ładnie pisze, gwarantowany gwarancją państwa, a nie złotem, miedzią, czy choćby węglem, czy choćby piaskiem z piaskownicy, niczym nie jest gwarantowany, to nie ma w niczym oparcia, są to cyfry. A że jest ciągle dodrukowywany, to potem w prostym mechanizmie ekonomicznym za jabłko lub też za garść pięknych jeżyn, jeżeli jest hipermarketu, to plastikowych jeżyn, zachemizowanych i tak dalej, nie takich jak tutaj, w miarę jeszcze naturalnych, to w tym momencie musicie płacić raz 10 zł, potem już 15, bo jest po prostu ta sama ilość towaru na rynku, mniej więcej w cudzysłowie, a coraz większa ilość pieniędzy i naturalnie coraz więcej po prostu kosztują te rzeczy. Także generalnie tak wygląda sprawa z pieniądzem papierowym. I co? Jakie są cechy pieniądza papierowego? Takie z grubsza całkowicie spontanicznie wymienione. Mianowicie przede wszystkim są te pieniądze wymieniane co jakiś czas, więc nie jesteście w stanie tych pieniędzy schować na 100 lat czy na 80 lat, bo na pewno będzie za 3 razy pod razem wymiana pieniądza. Tak jak te pieniądze z perł papierowe już są dzisiaj nie do tak naprawdę używania w sklepie. Chyba że mają w sobie srebro, to wtedy można by tam gdzieś w obiegu pomiędzy nami się tym rozliczyć. Popularne monety mapki, które się znajdują w szufladach jeszcze wielu osób po swoich dziadkach, babciach i tak dalej. Ale załóżmy, że to nie o mapki chodzi, tylko z taniego metalu pieniądze, jakieś miedzi tam z pieniądzem, tak, miedzianie klucz i bla bla bla, albo te papierowe. No te perłowskie już są nieważne i to jest właśnie powód, że te sprzed 30-40 lat, tak, albo starsze. Więc po prostu chodzi o to generalnie, że tak wygląda sprawa z tymi właśnie pieniędzmi. One zwyczajnie się tracą, no nawet już nie na wartości, bo to jest oczywiste, ale po prostu są dewaluowane całkowicie, po prostu w taki sposób, że wchodzą nowe i te poprzednie są nieważne. W przypadku srebra to nie zachodzi, bo srebro w jaką postać by nie było ubrane, czy z takim napisem, czy z takim, no to tyle tam, ale to będzie miała wartości, będzie miała srebro w środku, tak? Jakie będzie próby, to srebro. Tak samo ze złotem, jak jest aktualny kurs, a zagrałem takiego czystego kursu. Na przykład tam załóżmy będzie moneta o zawartości srebra 950, no to będzie miała na 1000 części tej monety, to 950 części będzie srebra, a 50 części jakiś tam domieszek. Chcę tego po prostu, żeby utwardzić monetę, bo monety są po prostu zwyczajnie w świecie ze srebra, złoto miękkie, trzeba je utwardzać, bo inaczej by się bardzo szybko obcierały w portfelu o siebie, o inne monety i to wszystko tam jest na nich wybite, wytłoczone, wypresowane, po prostu by się bardzo szybko zwyczajnie w świecie
działa, nie byłyby czytelne. Dlatego się stosuję tam do monet obiegowych, tak zwanych, tych, które płacimy na co dzień. Wydawane przez państwo, tak jak banki narodowe, stosuje się po prostu domieszki. I te domieszki po prostu generalnie gwarantują, że jak człowiek w tym momencie idzie do lasu, to jest na przykład w stanie spotkać paprodziada z Krystyną na filmie. I takie spotkanie paprodziada z Krystyną na filmie gwarantuje, że nawet i paprodziada można spotkać. I to są miłe spotkania. A że paprodziady są razem z Krystynami spotykane, to wtedy po prostu się jakieś filmiki dzieją. Cześć! Nie wiem, długo was nie będę nagrywała, jak już i tak weszliście w kary, to właśnie sobie filmik o naturalnym pieniądze nagrywam. Cześć! Nie będę... No, zaraz będę gasił. Co tam, spacerek macie, tak? Próbuję czegoś odnaleźć. Dobra, na razie wyłączam.